Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Ze mną w studiu Mateusz Żak, przyszły radny Rady Miejskiej Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwo. Prawie 5 tysięcy głosów otrzymał pan w poprzednich wyborach, no w tych, które były, czyli poprzednich już de facto wyborach samorządowych. Udało się uzyskać mandat do Rady Miejskiej Wrocławia i to zdaje się będzie pana debiut. Tak jest. Przede wszystkim z tego miejsca chciałbym wszystkim gorąco podziękować, bo jednak 5 tysięcy głosów to jest bardzo duży, silny mandat społeczny. Jeden z lepszych wyników w Radzie Miejskiej Wrocławia. Wydaje się, że z tego co sprawdzałem, to szósty wynik w skali miasta. Także na pewno jest to silny mandat, ale też bardzo duża odpowiedzialność. Tutaj właśnie za też kwestie, o których niejednokrotnie w kampanii, ale też przed kampanią rozmawialiśmy. To powiedzmy o tym, jak pan sądzi, dlaczego te prawie 5 tysięcy osób zdecydowało się panu zaufać, czym pan je pana zdaniem przekonał? Przede wszystkim ja już od dłuższego czasu działam. To nie jest tak, że miesiąc czy dwa miesiące przed kampanią wyborczą nagle stwierdziłem, że tak, chcę robimy być radnym to miejskim, tylko chciałem być wobec osób, które też głosowały później na mnie, szczery. I dlatego też spotykałem się z tymi osobami i to było zarówno w wielu miejscach Wrocławia. Mój okręg wyborczy to był okręg, no jest, okręg numer 7, Psiepole. Także bardzo wiele rozmów odbyłem, czy na Widawie, na Lipie, na Świniarach, ale też chociażby na Psim Polu, na Polanowicach, Sołtysowicach, Karłowicach, czy Osobowicach, czy Zakrzowie. Także to były rozmowy, też wysłuchiwanie się w takie oczekiwania społeczne mieszkańców, ale też długo wcześniej ta praca społeczna na rzecz mieszkańców, bo to z jednej strony już będąc dwie kadencje radnym osiedlowym, przewodniczącym zarządu osiedla Widawa, wiele interwencji na temat ważnych aspektów, też pozyskiwania funduszy na prowadzenie bezpłatnych zajęć dla mieszkańców, zarówno tych młodszych, jak i też starszych, czy chociażby o takie rzeczy jak zabieganie o urząd pocztowy na Lipie Piotrowskiej, obwodnicę Psiego Pola, czy też protesty przeciwko deweloperom na Karłowicach. Myślę, że każda z tych inicjatyw to był taki jeden kamyczek, który został dołożony później do tego w wyniku, gdzie prawie 5 tysięcy osób obdarzyło mnie zaufanie. A podczas tych rozmów przedwyborczych, tych kampanijnych, mieszkańcy tego okręgu, generalnie północy miasta, na co zwracali największą uwagę? Co jest taką największą bolączką? Coś, co chcieliby, żeby Rada Miasta, żeby prezydent, żeby w ogóle władza rozwiązała możliwie najszybciej? To już przede wszystkim trwa, bo też prezydent spotkał się kilka razy ostatnio na północy Wrocławia. Ja również miałem przyjemność wczoraj dłuższej rozmowy z panem prezydentem na temat priorytetów dla północy Wrocławia. I to między innymi jest taki klin pomiędzy Widawą a Lipą, czyli przestrzeń i powstanie dużego parku. Parku, ja też mam taki zamysł, żeby też przeprowadzić konsultacje społeczne, żeby to nie był tylko też park, ale też, żeby pełnił wiele takich funkcji oprócz rekreacyjnych, jak chociażby funkcje edukacyjne, czy tutaj mam na myśli różne tablice, czy różne właśnie takie gry i zabawy, ale też miejsca w zależności, co mieszkańcy by zapragnęli, bo faktycznie w tamtej części miasta brakuje chociażby parku dla psów. Z drugiej strony też my jako rady osiedli, czy Lipy, Świniar, Widawy, ale też wiele społeczników, mieszkańców od lat staraliśmy się o powstanie szkoły podstawowej na Lipie Piotrowskiej, szkoła podstawowa numer 60 i bardzo zależało na tym i również jako tutaj tacie dwójki dzieci, przyszłym uczniom tutaj właśnie tej szkoły numer 60, ale też jako absolwentowi z szkoły podstawowej numer 50 przy Czeskiej, gdzie jestem absolwentem klasy pływackiej, aby przy szkole powstał basen. I zastanawialiśmy się mocno nad lokalizacją. Pierwotna lokalizacja, którą ja też zaproponowałem, to była lokalizacja przy pętli autobusowej przy ulicy Kminkowej. Tam oczywiście są zalety tej lokalizacji, jak i też wady, ponieważ ten teren może nie jest wystarczająco też duży, aby powstał taki wielki basen z prawdziwego zdarzenia. Coś na kształt też akwaparku na Zakrzowie, czy tak, też na Brochowie. Jednakże myślę, że udało się taki konsensus znaleźć, bo tych lokalizacji było też kilka, żeby ten basen powstał przy styku ulic Bazyliowej, Melisowej, właśnie w okolicy, tuż praktycznie za tuż graniczący koło szkoły. Ten basen
basen mógł pełnić właśnie znakomitą funkcję edukacyjną dla dzieci w godzinach szkolnych. Przypomnijmy, że to będzie największa praktycznie placówka w Wrocławiu, bo na 1000 uczniów i na 200 przedszkolaków, jak i też w godzinach popołudniowych będzie pełnił znakomitą funkcję rekreacyjną. No, jestem po słowie z prezydentem, też prezydent był zarówno na spotkaniu właśnie w naszej części Wrocławia, także no, będziemy wspólnymi siłami starać się o przekazanie tego właśnie gruntu do miasta. No a później też o realizację tej inwestycji. To jest, tutaj pani powiedziałem o sferze właśnie tej zielonej, jak i też sferze rekreacyjnej, ale oczywiście Przepole to nie tylko Widawa i Lipa Piotrowska, to jest 9 osiedli ościennych. Jeśli mamy do czynienia z osiedlami ościennymi, to przede wszystkim też komunikacja sprawna, komunikacja ekologiczna, komunikacja, która nie będzie zawodziła i która będzie w sposób szybki i komfortowy dowoziła mieszkańców tutaj właśnie bezpośrednio do centrum, ale też w ramach chociażby przemieszczania się na północy Wrocławia. Także ja tutaj będę też bardzo dużą wagę kładł jako radny miejski nacisk na kontakt z radami osiedlowymi, które są najlepszym w mojej ocenie reprezentantem mieszkańców, ale też będę starał się robić takie konsultacje bezpośrednio z mieszkańcami, konsultacje pod chmurką, tak aby na bieżąco monitorować, co jest dla mieszkańców ważne, ponieważ te też potrzeby w czasie się oczywiście zmieniają. Komunikacja. Z kolejnych z takich punktów, aspektów to oczywiście żłobki. Jako też młody rodzic widzę tutaj olbrzymią potrzebę, więc na pewno będę starał się o powstanie tych żłobków najlepiej publicznych, tak? Czyli tutaj kwestia właśnie też pozyskiwania finansowania zewnętrznego, no bo oczywiście budżet miasta Wrocławia jest drugim budżetem, zaraz po Warszawie, największym w Polsce, no ale też tych potrzeb jest bardzo wiele, dlatego też tutaj finansowania zewnętrzne, finansowania unijne, finansowania z budżetów z KPO. Chcemy, aby właśnie popłynęły strumieniami do Wrocławia, no i też tam na górę, czyli na Przepole. Także tu kwestia właśnie stworzenia tej takiej oferty właśnie żłobkowej, ale też chociażby oferty rekreacyjnej. Tutaj mam na myśli wiele bezpłatnych zajęć dla mieszkańców na zasadzie osiedli kompaktowych. Powstały centra aktywności lokalnej, nie we wszystkich oczywiście miejscach. Na pewno też będziemy wnioskować, żeby takie centrum aktywności lokalnej pojawiło się chociażby na rodzimej Widawie. No i w miejscach, gdzie to oczywiście jest konieczne, ale też żeby te miejsca nie tylko powstawały, ale później też na bieżąco były finansowane, tak żeby tych zajęć coraz większa ilość przybywała i żeby mieszkańcy mogli z tego korzystać. W planach są też, jeżeli chodzi o miasto, takie centra biblioteczne, to już nie mają być same biblioteki, tylko takie miejsca, w którym będzie można oczywiście wypożyczyć książkę, ale mają być też miejscami spotkań, różnych warsztatów, wykładów i na północy też jest takie jedno z takich centrów planowane. Tak, to zarówno Lipa Piotrowska, jak i z tego co wiem, to Zakrzów też jest właśnie takim osiedlem bardzo, bardzo prężnie działającym. I faktycznie tutaj trzeba na to mocno postawić, ponieważ jednym z takich priorytetów, które uważam, że powinniśmy postawić, to jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa, które... Tu mówimy o całym Wrocławiu już, prawda? Oczywiście Wrocławiu, faktycznie, które społeczeństwo jest wyedukowane, podejmuje świadome wybory, później też decyzje. Ale też takim społeczeństwem, które faktycznie nie do końca może, oczywiście ja też jestem za tym, żeby było indywidualne, ale też pod tym kątem, że faktycznie jeden drugiemu później pomaga, jeden drugiego zna i też bieżąco reagujemy na różne potrzeby, na zmieniający się świat. To, co w pandemii było bardzo mocno widoczne, taka sąsiedzkość, tak bym to określiła. W pandemii to było dobrze, bo pani też się zapytała, skąd wzięły się też te 5 tysięcy głosów, tak? Ale tych inicjatyw ja podejmuję z osobami, bo to nie też tylko ja, bo to faktycznie cały sztab osób, które pracuje na ten wspólny sukces, ale w czasie pandemii to robiliśmy taką akcję wsparcie sąsiedzkie. Polegało to na tym, że z jednej strony szukaliśmy wolontariuszek i wolontariuszy. Sami też zresztą w tej akcji mocno uczestniczyliśmy jako liderzy tego projektu, jak i z drugiej strony też osób potrzebujących. Faktycznie nasi wolontariusze, wolontariuszki czy robili właśnie zakupy, czy też wyprowadzali psy, robili właśnie też zakupy w aptekach, tak żeby osoby, które
faktycznie były na kwarantannie, czy właśnie na izolacji, to nie były osobami wykluczonymi. To udało się fajnie tą akcję doprowadzić od początku do końca. Więc faktycznie tych inicjatyw było sporo, praktycznie w każdej przestrzeni. Ale to też taki daje gdzieś tam po prostu ogląd, że nawet ostatnio się zastanawiałem, powiem nawet dłużej, w jakich komisjach bym chciał pracować, to przez to, że właśnie tak spotykam się praktycznie z wszystkimi mieszkańcami, bo to jest cały przekrój społeczny od osób młodszych, które mają właśnie problemy czy właśnie z dostępnością do żłobków, ale też mowa tutaj na przykład o 15-16-latkach, gdzie przez właśnie to, że spotykam się z mieszkańcami, zauważyłem olbrzymią potrzebę powstania we Wrocławiu profesjonalnego skateparku z pumptrackiem. I też właśnie o tym rozmawiałem wczoraj z panem prezydentem, aby taki pumptrack ze skateparkiem powstał. I będziemy szukać takiej właśnie lokalizacji, tak aby ta właśnie młodzież nie musiała gdzieś jeździć do Szprotawy, do Bolesławcy czy do Pragi, ponieważ tam są większe skateparki z pumptrackami, tylko żeby tutaj właśnie to było na miejscu. Zaraz z kolei, bo jeśli mamy do czynienia z takimi miejscami, to też oczywiście poprawa bezpieczeństwa, czyli lepsze właśnie monitorowanie tego, więc to jest, można powiedzieć, zawsze jest dany projekt, czyli dana przyczyna i dany też skutek, więc trzeba to będzie wszystko zrobić tak, aby wszystko się gdzieś tam po prostu zazębiło. I tutaj jakbyśmy przeszli właśnie przez tych młodszych mieszkańców, przez później tych starszych, którzy mają w takich wieku, powiedzmy umownie, 20 kilka do 40 któregoś roku życia, którzy właśnie starają się o miejsca w żłobkach czy przedszkola. Później mamy do czynienia też z osobami, które faktycznie, czy chociażby też z seniorami, gdzie ta oferta jest potrzebna. I ja tutaj mam na myśli, dlaczego ja chcę robić te konsultacje społeczne. Takie duże też projekty, jak mowa tutaj o tym klinie pomiędzy Widawą a Lipą, to są powszechnie znane. Te sprawy trzeba oczywiście monitorować. Też trzeba ponaglać, żeby jak najszybciej to zostało realizowane. Ale takie sprawy drobne, jak do mnie na przykład mieszkańcy się zgłosili o to, żeby postawić drugi kosz do koszykówki, tak żeby można było sprawnie gdzieś tam, no grać nie na jeden kosz, tylko na dwa kosze. Czy chociażby seniorzy, którzy mi niejednokrotnie wskazywali swoje prośby o postawienie ławek. Też kwestia na przykład, jak mamy wały nad Odrą, i też kwestia jakby sprawdzenia. Przyznam, że tego jeszcze akurat nie sprawdziłem, czy jest możliwość, tak jak kiedyś, postawienia właśnie takich różnych ławek, tak żeby mieszkańcy, którzy spacerują, mogli przycupnąć i odpocząć. To są oczywiście sprawy drobne, które może nie są takie nośne też z punktu społeczno-politycznego, jak powiem, o, wybudujemy basen, czy niektórzy, jak kandydaci, mówili o linii metra, no ale to są sprawy takie, które faktycznie są uciążliwe, jeśli tego gdzieś tam na miejscu nie ma. Wspomniał pan o rozmowie z prezydentem Jackiem Sutrykiem. Wiemy, że będzie druga kadencja w wykonaniu prezydenta. No i teraz proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała współpraca, jak pan sądzi, jak będzie wyglądała współpraca ze strony Koalicji Obywatelskiej, bo w trakcie kampanii przynajmniej część osób, która obecnie będzie znajdować się w Radzie i była na listach koalicji, no nie wyrażała się najlepiej o prezydenturze tej poprzedniej kadencji, jeżeli chodzi o prezydenta Jacka Sutryka. Ta pierwsza tura też była taką żółtą kartką, no ale wydaje się, że te dwa tygodnie mocno przepracowane dały wysoki wynik, jeżeli chodzi o drugą turę i wygraną pewną obecnego prezydenta. Jak pan sądzi, jak będzie wyglądała współpraca w Radzie Miejskiej, bo prezydent tam w większości nie będzie miał, będzie jego klub, jego radni, którzy startowali z listy Sutryk, Lewica i samorządowcy, tylko 6 mandatów, natomiast koalicja 23 mandaty, więc większość. Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć, może tak w inny sposób na to pytanie trochę odpowiem, bo Rada Miasta z jednej strony powinna pełnić funkcję kontrolną. Więc z jednej strony to też jest takie zdrowe, że prezydent nie ma bezpośrednio swoich też, jakby tego, można powiedzieć, pakietu większościowego. Tego zaplecza politycznego, ja tutaj tak to nazwijmy. Nie mówię jakby bezpośrednio o Jacku Sutryku, czy o jakimś, czy na przykład o Hannie Zdanowskiej, czy o innym prezydencie, czy też prezydentce, w zależności jak też kto woli być nazywany. Tutaj też różne oczywiście są opinie, ale w każdym razie też jest tak, że faktycznie ta nasza lista była też tak tworzona przez tutaj szefa regionu Michała Jarosa, gdzie powiem szczerze i tutaj też podziękowanie dla Michała, bo ta lista pracowała. I ja w polityce, bo w działalności takiej społecznej, licząc właśnie gdzieś tam takie angażowanie się w zbieranie pieniędzy na
wykupywanie koni w skroniska Tara, no to jak już miałem tam 13-14 lat, to zawsze byłem jakiś już tam projekt mniejszy, większy zaangażowany. Ale w taką politykę, gdzie bezpośrednio zacząłem gdzieś startować, to 2014 roku, czyli 10 lat musieli mieszkańcy zaufać i też dużo takich głosów, ja bezpośrednio spotykałem się przede wszystkim od osób starszych, które mówiły, idź coś zrób, później jak coś zrobisz, to będziemy na ciebie głosować. I faktycznie później te osoby mówiły, faktycznie sprawdziłeś się, będziemy na ciebie głosować, ale na początku niechętnie podchodziły, bo nie wiedziały, czy ja po prostu mam dobre intencje, czy ja faktycznie chcę coś zrobić, czy tylko po prostu się dostać i usiąść na laurach. I tutaj akurat podziękowanie jeszcze raz dla Michała Jarosa, ponieważ ta lista cała pracowała, widać to nawet najlepiej po okręgu numer 7, że 7 osób pracowało, włożyło ten swój kamień do tego przysłowiowego ogródka. Pierwszy historyczny w historii wynik taki, gdzie na 5 mandatów, jako koalicja zdobyliśmy 4 mandaty. Żeby listy oczywiście pracowały, to muszą być osoby pochodzące z różnych środowisk. Czyli mam tutaj na myśli radnych osiedlowych, też aktywistów. No też i to udało działaczy. Się zrobić. To się udało zrobić, więc pytanie, co by było lepsze? Czy by było, żebyśmy byli zamknięci, można powiedzieć, w tym swoim środowisku Platformy Obywatelskiej i mieli przykładowo 2, może te 3 mandaty? Czy lepiej na przykład było otworzyć się na środowiska i mieć finalnie 23 mandaty w skali miasta. Ja teraz bardziej pytam o to, jak będziecie współpracować z prezydentem, czy widzicie to, jak to widzicie w ogóle? Tak, no to już właśnie tak, bo chciałem właśnie z prezydentem teraz właśnie przejść płynnie do pani pytania. Tutaj jeśli chodzi o tą współpracę, to widzimy faktycznie ta pierwsza tura to była ta żółta kartka. Były różne opinie, nawet od osób startujących na naszych listach, od jednych bardzo pozytywnie się wypowiadających do bardzo negatywnie wypowiadających się o prezydencie. Ale myślę, że ta lekcja została odrobiona. No też pan Bogdan Zdrojewski też powiedział właśnie, co powinien pan Sutryk zrobić, albo faktycznie odrobić to zaufanie. I faktycznie widzę, że jest bardzo duża ta zmiana w kontekście właśnie też rozmów, w kontekście tego też, że to nie jest taka rozmowa, że sobie gdzieś tam rozmawiamy, tylko od razu asystent pana prezydenta gdzieś się zapisuje te postulaty, bo wiadomo, że pamięć rzecz też ulotna. I myślę, że trzeba dać szansę prezydentowi na to, aby po prostu też wspólnie działać, tym bardziej, że jeśli chodzi na przykład o głosowania, czy to byli radni z innych też klubów, to większość to jest, ja zawsze mówię, że czy ławki, czy kosze, to nie mają też barw politycznych, więc powinniśmy grać do wspólnej bramki, jaką jest Wrocław. Tu stawiamy kropkę, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.